Witajcie ciekawscy! Jeśli jest coś, co osoby śledzące newsy o gwiazdach kochają najbardziej, to są to informacje o miłościach, zaręczynach i ślubach. I dziś przychodzimy do Was z taką właśnie wiadomością. Kristen Stewart zaskoczyła wielu i to nie tylko swoich fanów, ujawniając, że jest zaręczona ze swoją dziewczyną Dylan Meyer, która jest scenarzystką. Panie tworzą udany związek od jakiegoś czasu i już w przeszłości Stewart sugerowała, że ma w głowie weselne dzwony. Podczas gdy niektórzy cieszą się szczęściem gwiazdy zmierzchu, są tacy, którzy nie kryją rozżalenia, bo liczyli na to, że jeszcze ją zobaczą z Robertem Pattinsonem. Dlaczego tych dwoje nie skończyło razem? Jest to jeszcze możliwe, czy teraz fani już nigdy nie doczekają się Kristen u boku Roberta? Jak wygląda relacja aktorki z Meyer? Jak się poznały i czy mają już konkretne weselne plany? Zostańcie z nami do samego końca, aby dowiedzieć się wszystkich najnowszych informacji, ale zanim będziemy kontynuować, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji naszego kanału i włączeniu powiadomień, dzięki czemu zawsze będziecie z nami na bieżąco. Rozmawiając z dziennikarzem Howardem Sternem w jego programie, Kristen Stewart przekazała radosną nowinę. Tak jak grając księżną Dianę w filmie Spencer, teraz Stewart będzie miała swój własny królewski ślub. Odnosząc się do najnowszych wiadomości powiedziała: pobieramy się, totalnie to robimy. Chciałam, żeby mi się oświadczyła, myślę, że bardzo wyraźnie określiłam, czego pragnę, a ona tego dopięła. Pobieramy się, to się dzieje naprawdę. Aktorka wyjawiła, że zawsze chciałaby ktoś się jej oświadczył, a Dylan zrobiła to w naprawdę uroczy sposób. Chociaż Stewart w rozmowie z dziennikarzem nie podzieliła się bardziej konkretnymi informacjami i nie wyjawiła, jak to się stało, podkreśliła, że w związku dwóch dziewczyn nigdy nie wiadomo, która z nich sięgnie po pierścionek. Jedynym niewielkim wglądem w tę szczególną chwilę, jaki Kristen dała swoim fanom, było to, gdy powiedziała, cytujemy, po prostu chwyciła tę miskę i sprawiła, że to się stało. Z wypowiedzeniem tej krótkiej anegdoty pozostawiła wielu ludzi domyślających się i zgadujących, co właściwie miała na myśli. Czy było to jakieś dziwne określenie czegoś lub czy dosłownie była to miska mająca w oświadczynach jakąś konkretną rolę? Nie wiadomo dokładnie, kiedy doszło do zaręczyn, ale Kristen już myśli o ślubie i o tym, jak będzie wyglądał ten szczególny dzień. Podczas gdy wiele hollywoodzkich gwiazd decyduje się na wielkie, huczne i wystawne przyjęcia, które trwają nawet kilka dni, są tacy, którzy wolą nie robić ze swojej ceremonii sensacji. I ta para należy właśnie do tej drugiej grupy. Kristen i Dylan wolą przeżyć ceremonię w kameralnej i dyskretnej atmosferze. W rozmowie z Howardem aktorka ujawniła, że chce, aby ślub odbył się w Los Angeles, tak aby wszyscy bliscy mogli przyjść i dodała, że chce, by było całkiem spokojnie. A jeśli niektórzy z Was mają nadzieję na urocze zdjęcie aktorki prowadzone przez kogoś do ołtarza, to przykro nam, ale raczej się tego nie doczeka, bo taka scena najprawdopodobniej nie będzie miała miejsca. 31-latka wyznała, że jest to coś, czego ona po prostu nie chce. Podkreśliła, że zwyczajnie staną i powiedzą sobie przysięgę, a następnie będą imprezować, dodając, że dla nich jest to tylko pretekst, by powiedzieć kocham Cię przed swoimi przyjaciółmi. Ale cofnijmy się na moment wstecz. Już w 2019 roku aktorka mówiła o swoim związku z ukochaną w innym wywiadzie Howarda Sterna i tam wówczas ujawniła, że już myśli o zadaniu tego ważnego pytania, mówiąc, że nie może się doczekać, by to zrobić. Dodała też, że dobre rzeczy dzieją się szybko. Co więcej, Kristen potwierdziła wtedy, że ma już zaplanowaną, wyszukaną propozycję, jednak nie zdradzała publicznie nic więcej i zachowywała milczenie na wypadek, gdyby Dylan słuchała wywiadu. Cóż, to łatwo zrozumieć, nie chciała zepsuć planowanej niespodzianki. Mówiąc o tym do dziennikarza, z jej ust padły słowa. Cytujemy. Mam kilka planów, które są po prostu najfajniejszymi rzeczami do zrobienia. To jest całkiem niezaprzeczalne. Wydaje się jednak, że te pomysły nigdy nie zostały wykorzystane, biorąc pod uwagę fakt, że to ona była tą, która usłyszała propozycję małżeństwa i nie miało to chyba większego znaczenia, bo gwiazda w ostatnim wywiadzie była uradowana tym, jak toczy się jej życie prywatne. Fani więc chyba nie powinni mieć dłużej złudzeń. Wszystkie pogłoski z ostatnich lat o tym, że w końcu jej drogi z Pattisonem znów się zejdą, pozostają w świecie plotek. Jednak jakie mają teraz relacje i czy naprawdę nie ma już szans dla byłej pary nazywanej przez zwolenników Robsten? O tym powiemy Wam za moment. Pomimo faktu, że Stewart i Meyer po raz pierwszy zostały przez prasę połączone w 2019 roku, według aktorki Adventureland poznały się około 8 lat temu na planie filmu. Musiało jednak minąć 6 lat, by los znowu je połączył. Scenarzystka pochodzi z Los Angeles i pracowała przy kilku projektach, w tym przy filmie Moxie i XOXO Netflixa. Obie wpadły na siebie na przyjęciu rodzinowym wspólnego przyjaciela i widząc Dylan, Kristen powiedziała: gdzie byłaś i jak mogłam Cię nie znać? I jak podsumowała Stewart, dobre rzeczy dzieją się szybko i w ich przypadku tak właśnie jest. Zaledwie 2 tygodnie po poznaniu swojej przyszłej narzeczonej powiedziała scenarzystce w jakimś barze późno w nocy, że ją kocha. Jak ujawniła 31-letnia aktorka, byli tam przyjaciele Dylan, a kiedy wyszli, odwróciła się do kobiety i po prostu powiedziała: och, jestem w Tobie tak cholernie zakochana. I już w dniach następujących po rozstaniu Stewart z modelką Stellą Maxwell, Meyer była na językach wszystkich. To wtedy też pojawiły się w prasie plotkarskiej ich pierwsze wspólne zdjęcia, a źródła zbliżone do gwiazdy zmierzchu mówiły o ich związku dla E! News.
W sierpniu 2019 roku poinformowano publikację, że aktorka spędza czas ze scenarzystką i jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. Źródła ujawniły, że Kristen nie powstrzymywała się od tego uczucia i że uwielbia przebywać z Dylan. Od tego czasu stały się wręcz nierozłączne. Jako para nie zasypywały mediów społecznościowych swoimi wspólnymi zdjęciami, choć takie na przestrzeni lat sporadycznie się zdarzały. W październiku tego roku Dylan opublikowała nawet fotografię, na której nie brakowało czułości. Jednak Kristen pytana na temat ich związku w wywiadach była dotychczas dość dyskretna. Mogło to częściowo wynikać z pandemii COVID, kiedy to świat show biznesu zwolnił, a gwiazdom łatwiej było zachować prywatność i skupić się na swoim życiu osobistym. We wrześniu 2021 roku obie panie nie wstydziły się występować razem publicznie w Wenecji, gdzie Kristen promowała swój nowy film Spencer podczas festiwalu filmowego. 31-latka jest tegoroczną faworytką do Oscara za rolę księżnej Diany w filmie chilijskiego reżysera. A przy okazji, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak Stewart wciela się w królową ludzkich serc i jak zareagowała na to publiczność, polecamy Wam nasz poprzedni film. Na razie jednak zostańcie z nami, by dowiedzieć się, czy aktorka Zmierzchu faktycznie była bliska wyjścia za mąż za Roberta Pattisona w przeszłości. Pomimo faktu, że wielu ludzi cieszy się ze szczęścia Stewart i Meyer, niektórzy nie są zadowoleni i nie mogą się powstrzymać od wtrącania w ten temat Roberta Pattisona. Jak wielu z Was zdaje sobie sprawę, Kristen i Robert grali główne role w Sadze Zmierzch. Ich fikcyjnych bohaterów łączyła wielka miłość, a uczucie na ekranie w końcu przełożyło się na prawdziwe życie. Ku uciesze wszystkich fanów sagi, oboje byli razem przez kilka lat, od 2009 do około 2013 roku, kiedy to ostatecznie zakończyli związek. Mimo rozpadu relacji, ich zwolennicy nigdy nie stracili nadziei, że pewnego dnia byli partnerzy do siebie wrócą i będzie można zobaczyć tę aktorską parę razem. Jeszcze na początku tego roku, kiedy w wywiadzie dla Variety, Kristen została zapytana, czy zagrałaby Jokera w powstającym filmie o Batmanie, w którego obecnie wciela się Pattison, wywołał wiele rozmów. Początkowo aktorka powiedziała nie, ale wcale nie chodziło o granie u boku Roberta. Było to zdecydowanie nie dla samej postaci Jokera. 31-latka dodała bowiem, że byłaby o wiele bardziej szczęśliwa, gdyby zagrała dziwaczną, przerażającą osobę, ale podsumowała, że powinni w tej kwestii zaproponować jej coś innego. Więc może ci, którzy uwielbiali oglądać interakcje tej dwójki aktorów na dużym ekranie, mogliby ponownie dostać szansę w przyszłości, gdyby Stewart dołączyła do DC Universe? Ale czy zastanawialiście się, dlaczego nigdy nie doszło do spotkania obsady Zmierzchu po latach? Czy coś stało temu na przeszkodzie? O tym możecie dowiedzieć się więcej w naszym poprzednim odcinku, do którego karta właśnie wyświetla się Wam na ekranie. Ale teraz zostańcie jeszcze z nami, by dowiedzieć się, czy ślub Roberta i Kristen mógł kiedykolwiek wydarzyć się w prawdziwym życiu. Jak mówiliśmy, fani pokochali miłość Belle i Edwarda na ekranie tak bardzo, że w momencie, gdy aktorzy wcielający się w fikcyjne postaci upublicznili swój związek, ich sympatycy byli bardziej niż zachwyceni. Byli jednak też i tacy, którzy uważali, że to wszystko było tylko chwytem reklamowym. Chociaż wiele lat później w wywiadzie dla Howarda Sterna Kristen w końcu otworzyła się na temat ich związku, a zapytana, czy wyszłaby za Roberta, gdyby aktor jej się oświadczył, powiedziała, że choć nie jest wielką tradycjonalistką, w tamtym czasie powiedziałaby tak. Jednak dodała przy tym również, że w każdym związku, w którym była w przeszłości, zawsze myślała, że to właśnie ten właściwy, podkreślając, że nie jest osobą, która lubi swobodne związki. A czy w ogóle ślub od twórców Belle i Edwarda w prawdziwym życiu był blisko? Kiedy para rozstała się w 2013 roku, po tym jak Stewart przyznała się do zdrady z reżyserem filmu Królewna Śnieżka i Łowca, Rupertem Sandersem, źródła bliskie Pattisona powiedziały Mirror Online, że był on absolutnie załamany i zły, ponieważ planował w tamtym czasie oświadczyć się Kristen. Warto jednak zaznaczyć, że nie zostało to nigdy potwierdzone ani przez aktorkę, ani przez aktora. A jak jest teraz? Czy relacje między byłymi partnerami i gwiazdami Zmierzchu są na tyle dobre, że istnieje chociażby jakaś niewielka szansa, że coś jeszcze się między nimi wydarzy? Cóż, chociaż nigdy nie zostało to w 100% potwierdzone, osoby z ich bliskiego otoczenia ujawniły, że zarówno Rob, jak i Kristen są w dobrych stosunkach i że od czasu do czasu wysyłają sobie SMS-y. Jednocześnie Rob nie mówi zbyt wiele o Kristen z szacunku dla tego, co kiedyś ich łączyło i tego, w jakim miejscu jest obecnie ich znajomość. I chociaż od czasu miłości do Stewart, jeśli chodzi o związki, Pattison był bardzo prywatny, w 2018 roku US Weekly poinformowało, że zaczął spotykać się z modelką Suki Waterhouse. I tak jest do dziś. Wydają się zgodną parą, którą łączą silne więzi. Niedawno oboje zostali zauważeni w Los Angeles na imprezie z okazji Halloween. Wcześniej, w kwietniu tego roku, bliskie im źródło powiedziało i news, że oboje rozmawiali o zaręczynach, choć w tej chwili nie spieszą się ze zrobieniem tego odważnego kroku w przyszłość. Wydaje się, że chociaż Pattison i Stewart byli w pewnym momencie w sobie zakochani, zostawili swoją relację daleko w przeszłości. Zarówno ona, jak i on ruszyli dalej i znaleźli szczęście u boku innych partnerów. Ale jak myślicie, czy istnieje szansa, że jeszcze kiedyś ich drogi się zejdą?
Co sądzicie o wiadomościach Kristen odnośnie zaręczyn? Czy waszym zdaniem to właśnie Dylan jest osobą, wokół której aktorka znajdzie szczęście na długie lata? Chcielibyście zobaczyć zdjęcia z ich ślubu, jeśli zdecydują się udostępnić? Dajcie nam znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli podobał się wam ten odcinek. Będzie nam miło, gdy polecicie go znajomym. Do usłyszenia już wkrótce, cześć!